nie będę wam opowiadać historii grobu nieznanego żołnierza, ponieważ każdy z was otrzyma folder. Tu jest przedstawiona historia grobu nieznanego żołnierza. Proszę bardzo. I sobie zapoznacie się z nią. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że przed wojną był Pałac Saski, był Plac Saski. Plac nazywa się Placem imienia Marszałka Piłsudskiego od 1928 roku z przerwą, bo w 1945 roku otrzymał nazwę Plac Zwycięstwa i nazwa Plac Marszałka Piłsudskiego wróciła po transformacji ustrojowej, czyli w 1990 roku. Plac ponownie nazywa się Placem imienia Marszałka Piłsudskiego. Oczywiście przed 1928 roku nazywał się, było to Plac Saski. Dlaczego prosiłem, żebyście się cofnęli do tyłu? Proszę zobaczyć, tam jest kopany, betonowe płytki są kopane z tej strony i z tej mało widoczne. Więc ta potężna kolumnada, która miała 40 metrów długości, sięgała, jak się kończą kwiaty, tam, ona łączyła dwa skrzydła Pałacu Saskiego. Tylko dwóch polskich królów urzędowało w tym obiekcie. August II Sas, zwany Mocnym, i jego syn August III, drugi z dynastii Saski. Niemcy wysadzili cały pałac w powietrze jako zemsta za powstanie warszawskie. Zaraz po Bożym Narodzeniu, 1944 roku, 27 i 29 grudnia, 3 dni wysadzali go w powietrze. Oczywiście to cała potężna kolumnada, którą zobaczycie teraz, w zdjęciach, ta kolumnada runęła, to całe sklepienie zostało przerwane i całe kolumny przykryły. Dzięki temu... Był Pałac Saski, był Plac Saski. Plac nazywa się Placem imienia Marszałka Piłsudskiego od 1928 roku z przerwą, bo w 1945 roku otrzymał nazwę Plac Zwycięstwa i nazwa Plac Marszałka Piłsudskiego wróciła po transformacji ustrojowej, czyli w 1990 roku. Plac ponownie nazywa się Placem imienia Marszałka Piłsudskiego. Oczywiście przed 1928 roku nazywał się, było to Plac Saski. Dlaczego prosiłem, żebyście się cofnęli do tyłu? Proszę zobaczyć, tam jest kopany, betonowe płytki są kopane z tej strony i z tej mało widoczne. Więc ta potężna kolumnada, która miała 40 metrów długości, sięgała, jak się kończą kwiaty, tam, ona łączyła dwa skrzydła Pałacu Saskiego. Tylko dwóch polskich królów urzędowało w tym obiekcie. August II Sas, zwany Mocnym, i jego syn August III, drugi z dynastii Saski. Niemcy wysadzili cały pałac w powietrze jako zemsta za powstanie warszawskie. Zaraz po Bożym Narodzeniu, 1944 roku, 27 i 29 grudnia, 3 dni wysadzali go w powietrze. Oczywiście to cała potężna kolumnada, którą zobaczycie teraz, w zdjęciach, ta kolumnada runęła, to całe sklepienie zostało przerwane i całe kolumny przykryły. Dzięki temu... Odkopano w piwnicy tego pałacu. Odkopano je, miał być odbudowany pałac. Niestety zabrakło pieniążki. Kopać się i mam nadzieję, że za waszego życia. Stanisława Augusta Poniatowskiego. To właśnie malują go z buławą. To
czar. Najmocniejsze oznaczenia bojowe to jest wszystko bardzo. Są tam bardziej, to widzieli wtedy w karcie, bardzo na dużo strata w tym sposób. Teraz w pytaniu jest bardzo wygodnej, to jest bardzo dobry sposób. Odpala się 15 sierpnia, jak mówię, jest uroczysta odprawa walk. Widziałem najwyższych władz państwowych, pana prezydenta, pani premier. Ten olej się pali tak około 2 godzin, aż się wypali, aż do końca. I drugi raz są zapalane 11 listopada w czasie drugiej uroczystej odprawy walk głównego żołnierza, w czasie Narodowego Święta Niepodległości. Tylko dwa razy się podpala. No chyba, że jest jakaś szczególna uroczystość, to wtedy też te znicze się palą. Na przykład ona inaczej wyglądała przed wojną. Oczywiście nie było tamtego odznaczenia. To oznaczenie, tutaj military było w tamtej stronie, krzyż, zależy gdzie jest. Orzeł był trochę niżej i tam był jeszcze krzyż. Słuchajcie, to jest sala, tak proszę półkolem twarzą do mnie i zaraz się rozejdziecie wszyscy tutaj. Jako macie to wszystko w folderach, to chciałbym zwrócić uwagę na niektóre elementy, żebyście mieli wyobrażenie, że właśnie tak wyglądał ten Pałac Saski przed wojną. Wysadzili go Niemcy w powietrze jako zemsta, mówiłem, za powstanie warszawskie. No był tutaj w środku, o, w tym miejscu. Pod arkady, które runęły na zamek, na Głównego Rzeszego przykryły i właśnie mamy taką wielką ruinę powstała. No, skąd bierze się nieznany żołnierz, to przeczytacie w folderze z cmentarza obrończy Lwowa. Mamy na zdjęciu numer 10. Właśnie tutaj wykopano kilkanaście trumien. W trzech trumnach były osoby w mundurze polskiego żołnierza. To jest rok 1925, już po pierwszej wojnie światowej, po wojnie polsko-bolszewickiej. I ta akcja się dzieje 29 października 1925 roku. Wykopano matka studenta Politechniki Lwowskiej, pani Jadwiga Zarzyniczowa, jej syn zginął poza Bożym i daleko Lwowa. Właśnie wskazuje ręką na jedną z tych trzech trumien. Te zwłoki przełożono do takiej zdobionej trumny, wykonanej, lakierowanej, z czarnego dębu. I ona stoi na katafalku na cmentarzu obrońców Lwowa w Lwowie. Tu jest w czasie mszy w katedrze lwowskiej i przyjeździli trumnę pociągiem na specjalnej platformie do Warszawy. Pociąg jechał na dworzec główny o 6 rano 2 listopada 1925 roku. Wszystko jest kolumnada, to jest skrzydła pałacu. Saskiego mieszkał Fryderyk Chopin. On jak się prowadził, miał zaledwie 7 miesięcy. Samuel Lindę założył gimnazjum dla chłopców. Właśnie gimnazjum znajdowało się w prawym skrzydle pałacu Saskiego. Już nie było, mieszkały różne osoby w tym pałacu. No i to właśnie gimnazjum było w tym prawym skrzydle. I ponieważ on zatrudnił, to przez kilka lat Chopin tutaj mieszkał. Rozpoczął swoją działalność sztab główny Wojska Polskiego, a z rozpoczęcia II wojny światowej, w tej chwili skrzydeł również
było trzech słynnych polskich kryptologów, którzy oszczędowali w 1932 roku Mimatyków Różański, Żygalski, Rejewski i Brytania. Na środku pracy Niemcy postawili literę F w stacji stalowej i jeden z polskich konspiratorów na znak protestu. No, Niemcy, a z kolei Niemcy chcieli właśnie podkreślić swoje zwycięstwo, swoje panowanie i udało się zbiec, ale już więcej tej litery Niemcy nie postawili w tym miejscu, ale trzy takie miejsca przy dawnym dworcu głównym, przy placu Zawiszy, a trzecia przed obecnym pałacem prezydenckim. Tu na bardzo, tu mamy głębi grób, a tu mamy pomnik. Ten pomnik Niemcy zniszczyli w pierwszej kolejności, wysadzili go w powietrze przez niedaleko stąd, zaledwie ile, 150 metrów stąd przed pałacem prezydenckim. Jest to wielki artysty w Kopenhadze, ponieważ autorem tego pomnika stoi niedaleko stąd przed pałacem Stasica. I właśnie ten pomnik został odsłonięty przez marszałka Piłsudskiego, marszałka Ferdynanda Fosza w Podlinie. I potem w 22 roku postawiono tutaj, w 23 odsłonięto uroczyście. To, co mogę powiedzieć. No i pracę tego grobu. Cały rok i doprowadzono go do tej formy, która jest tutaj. I proszę bardzo, jeszcze zachęcam tutaj wszystkich, którzy prawie razem wygodną do przyszłości naszego języka, jak zwłaszcza Szalon Borela Bożynicy, zapadamy reprezentacyjnego Wyspa Polskiego, Walej Polskiej. Proszę bardzo, Lanza w 2013 Francuzi proponowali doskonałą technologię wydłużania na dorosłym metalu. To jest zabytkowa lansa, która przeżyła II wojnę światową. Praworęczny, siedząc, to wyciąga szablę i dalsze szablę. To jest szabla serska, 21-22, szabla leczka, zemuszyrynka i zmniejszyła, za chwilę pokażę szablę metalowego. To jest szablo, płaszcza nieodpowadka, powadka się tego żołnierza, wybrać żołnierze i tak zwany obsiak. Ona niechał na ćwiczenia i każda delegacja, która przyjeżdża do Polski, delegacja, jak przychodziliście, jak stali Niemcy leżały na samochodzie, na zaproszenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego i prawa Elżbieta wszędzie, gdzie jeździ zagranicy. Jak domyślacie się, dlaczego są maki? No dlatego, że na Monte Cassino żołnierz polski walczy przy żołnierzu brytyjskim. Znaczy, w sposób zaakcentować to ważne wydarzenie. O, tu widzę, że z misji pokojowych, proszę bardzo sobie obejrzeć. Była w 96 roku, więc od razu poproszę autograf. Była w marcu. Patrzymy marzec. Jak, gdzie tu jest ten marzec? Jeszcze trochę. Autograf królowej Elżbiety II. Tylko, żeby do internetu nie dawać, nie wolno, bo to będzie afera zbioru. Można sobie zdjęcie zrobić. Księgi, mamy inne czasy, mamy komputery, tak? Mamy niektóre ambasady dają i drukujemy na drukarce, wkręcamy kartkę. Mamy prezydenta Węgier, jakąś ważną postać, prezydent Turcji, ważna postać jest. Kto jeszcze można by z takich ważnych, proszę bardzo. No i ten król Szwecji, proszę obejrzeć sobie. Malty, jeszcze jakaś postać w maju. Można podtrzymać. Nie, tu podtrzymać. O, jest. To jest ta postać. Proszę do litery na stronę internetową, nie wolno. Pokazuję tego. Tylko są mundurowe pokazuję. No także tak to wygląda. No i teraz przechodzimy do żadnych. Na żadnej szabli nigdzie nic nie napisał Bóg, bo szabla służy do zabijania. Bóg na sztandarach było, ale nie na szabli. Na szablach nigdy, nigdzie nikt nie pisał słowa Bóg. I wyjął szablę, którą robił płatnerza, znaczy w pracowni. Teraz robił tam
jakąś kopię szabli. Nie robicie nawet. No coś tam, proszę sobie zrobić tej dużej też. Szybko, zróbcie szybko. A, ciebie grzywa troszeczkę. O. O.